Awaryjne lądowanie na bagnach Cessny 150 stało się gorącym tematem ostatniego miesiąca. Głównie dlatego, że samolot wylądował na warszawskim Wawrze. Brak zabezpieczenia wraku skłoniło wiele osób do odwiedzin Cessny i robienia sobie zdjęć na tle samolotu. Jednak jak się sam przekonałem na własnej skórze, jest to dość niebezpieczna zabawa. Samolot leży w bagnistym terenie, a woda momentami sięga 1,5 metra. W promieniu 100 metrów od wraku w wodzie widać ślady benzyny lotniczej. Powiem szczerze, że była to dla mnie jedna z najtrudniejszych eksploracji. 2 dni wcześniej straż pożarna musiała ewakuować stamtąd nastolatka, który właśnie na tych mokradłach został uwięziony, a też tylko chciał zobaczyć wrak samolotu. Stanowczo odradzam podejmowania takiego ryzyka. A teraz zapraszam Was na film z tego miejsca. Słuchajcie, takie mokradła jak widać. Niezbyt ciekawie. Ale może jakoś damy radę. Mamy wodery, mamy kalosze. Słuchajcie, tu jakaś ścieżka jest. Może się uda. Najgorsze, że nie wiemy dokładnie, w którym miejscu to jest. Więc troszeczkę po omacku. Wiemy tylko mniej więcej, w którą stronę iść. Ale musimy chyba tam w prawo, nie? Tam musimy iść. Czekaj, ja zaraz wyciągnę GPS-a. Ja ci mogę dać nawigację, bo moja chyba działa. Bo mi się wydaje, no że zobacz, to tam musimy iść. Widzisz? Mi się wydaje, że to tam gdzieś musimy iść. Na pewno nie tam. No na pewno nie. Możesz tędy przejść, tu jest jeszcze płytko. Tutaj jest już na górę kaloszy, na środku. O kurde. Uważaj, bo wciąga, Piotrek. Co? Wciąga trochę kalosze. Żebyś nie zgubił kalosza, po prostu. I tu już będzie płytko. Raczej. Tu na środku uważaj. No słuchajcie, dostęp do tego wraku. Może wrak to nie jest jakaś super sensacja wielka, ale samo dotarcie tutaj jest już ciekawe samo w sobie. No, kończą mi się ten. Tak. Dasz radę, tam się płytko. Dasz radę. Tomek znikł. A, tam jest Tomek. No cały czas pokazuje, że to jest tam. My mam, poczekaj, dystans ci pokazuje jaki, że jeszcze nam brakuje? Nie pokazuje dystansu. W sensie, no, to jeszcze kawał drogi jest. Tak jakbyśmy w ogóle nic nie przeszli. To my tam mamy iść? No tam według mnie. Tam, tam. Tam na wprost. To co, bijamy się tam? Słuchajcie, mamy studnię. Jest to jakiś punkt orientacyjny mniej więcej. I powinniśmy iść tam, tak, teraz do przodu. Idź pierwszy, ja się, według mnie tu, oni tu wpadli gdzieś, więc uważaj. Mogli wpaść, gdzie tu jest. Uważaj, bo tu jest od razu na wstępie drut, siatka. Dobra? Uważaj. Dobra, ściąga trochę, ale nie jakoś bardzo. Do przeżycia. Nie, ja już mam, widzisz, już cię zakryło całe. Nie da rady, ja nie wejdę tak. Dasz radę, tylko musisz iść tymi chaszczami jakoś, wiesz? Albo boczkiem, bo ja idę środkiem po prostu, nie? No jak sam? A jak nagrasz? O kurde, jak to głęboko jest. Tu już jest po kolana jest. Piotrek, tu jest po kolana. No właśnie, nie, ja tam nie wchodzę, Tomek. To nie ma sensu. Tam
Dobra, to co, iść tam sam? Idź tam sam może. Będziesz tu? Będę. Porobisz zdjęcia w razie czego? No porobię wszystko, i zdjęcia, i ten. Tylko ja go znajdę, mam nadzieję. No bo ja nie dam rady, bo się zaraz zatopię. To poczekaj przy studni, dobra? Jak coś, to telefon miej włączony na głośny, dobra? Dobra, ludzisko. Idziemy sami, niestety. Mam tylko nadzieję, że mi się wodery nie przedziurawią. Tego bym nie chciał. Dużo ludzi tutaj próbuje fotografować. Jest atrakcją po prostu. Stał się atrakcją. Kurde, ja go nadal nie widzę, słuchajcie. Patrzcie. Dobra, tu mamy troszeczkę uklepany teren. Może to gdzieś tutaj. Dobra, czas sprawdzić nawigację, słuchajcie. Chyba w dobrą. No i wciąż pokazuje 400 metrów, mimo że przeszliśmy już 300. Chcieliśmy wejść nie z tej strony, co trzeba. Eksploracja ekstremalna. Jak ja stąd wyjdę? Jak ja wrócę? Tu jest 1,5 metra, słuchajcie, haszczy, pod spodem woda. Nie, jest dramat. Się zadbałem tutaj. Ale jakoś trzeba to zrobić. Idę w tą stronę. Trochę niżej. Wiecie co? Tu jest jakaś uklepana dróżka, patrzcie. Może to ten kierunek. Tu nawet widzę jakby ślady. To są takie żurawie. Kurczę, no. Tu jest jakiś kanał. O kurde. Słuchajcie, zaraz będę miał popas. Dobra, idę tą stroną. Nie ma nawet wodery woderami. No, słuchajcie, no mam jeszcze plecaki, jakiś sprzęt ze sobą. Nie chciałbym tego zamoczyć. Ale tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, jedyna droga to jest przez takie bagno. Na to wychodzi. O kurde. Słuchajcie, tam są kamery. Jest cholery kamer. Wiecie co? Trudno, ryzyk fizyk. Kamery kamerami. A, jest ogrodzone. Słuchajcie, trzeba uważać, bo można wpaść. Nieźle bagno. Tu jest głęboko. Wiecie co? Powiem wam tak, zdecydowanie odradzam jednak. Bo to na myśle. Spójrzcie. To wszystko jest benzyna. Nie wiem, czy widać ten kolor. Ale to jest benzyna. Wszystko tutaj jest skażone. I zdecydowanie odradzam komukolwiek tutaj wycieczki. No bo sami zobaczcie. To się może źle skończyć. I nie wiem, czy podejdziemy do wraku. Z tego względu, że... O kurde. Jest już ogrodzony. Zabezpieczony i pełno kamer. W takim razie pozostanie nam tylko zrobienie paru zdjęć. No ale do samego wraku nie podejdziemy. Niestety.
Głęboko. I to bardzo. Dobra, idziemy bokiem. Słuchajcie, bo tu jest ta benzyna niestety. O matko. O słuchajcie, cała noga. Cała noga i mnie wciąga. Dobra, nie wiem co tu zrobić. Robi się niefajnie. Tu jest bagno. Mam nadzieję, że tu wyślą po mnie jakieś służby. Dobra, ja się wracam. Tu wciąga bardzo. Zaraz zadzwonię do Piotka, żeby tutaj nie podchodził, ma tylko kalosze. Więc... Dobra, pójdziemy tamtą stroną, bo wydaje mi się, że ta strona jest bezpieczniejsza. No i powrót będzie też niełatwy, powiem. Ale dobra. Jest troszeczkę wyżej. Tak, leży samolot. Tak, Piotrek? Znalazłem. Piotrek, nie wchodź tu. Nie wchodź tu z tego względu, że tutaj ja wpadłem parę razy, aż mi wciągnęło nogę całą. Jest okamerowany i... O k***owo wpadłem. Jest okamerowany. Dobra, dobra, poczekaj, muszę wyjść, bo wpadłem. Jest okamerowany i... Tak, jeżeli przekroczymy pewnie tą linię, to przyjadą jeszcze, wiesz, nas obciążą za przyjazd, kurde, interwencje, nie? Dobra, poczekaj, ja zadzwonię. Tak, porobię zdjęcia i tylko za taśmą, no, dobra. Dobra, później zadzwonię, dobra. Zobaczcie, mamy go w końcu. Ale niestety, no, za taśmę nie wejdziemy. Nic z tych rzeczy. Za taśmę nie wolno. Teraz wyjmę aparat i porobimy parę zdjęć. Tak to wygląda, słuchajcie. Z bliska. Są taśmy policyjne, jest zakaz wstępu, dlatego uszanujemy to oczywiście. Trzeba tu uważać, bo jest grząsko. I tak to się prezentuje. Słuchajcie, bagna. Kurczę, mogliśmy pójść tą ścieżką. Głęboka co prawda, ale jednak mimo wszystko krótsza. Słuchajcie, więc tak jak widzicie, no niestety eksploracja nie udała się może w 100%, no bo obiekt już został zabezpieczony. Ale słuchajcie, znalazłem go, udało się. No Piotrek niestety nie dał rady, ale to ze względu tylko i wyłącznie, że nie miał woderów ze sobą. Na kalosze to słuchajcie, no tutaj nie ma szans, ale od razu mówię, odradzam, naprawdę odradzam, bo no warunki są tutaj tragiczne. Już nie wspomnę o tym, że właśnie brodzę w jakiejś benzynie, jakiejś mazi. No ale samolot jest w tle, nie wiem czy widać. Dobra, to ja stąd uciekam, tylko bezpiecznie. Do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, jeszcze miałem mały wypadeczek. Słuchajcie, wpadłem tutaj, tu jest dziura w tej wodzie. Zobaczcie torbę. Cała torba zalana. Plecak pewnie też z tyłu. Słuchajcie, ja się stąd zmywam, bo tutaj jest kurde naprawdę głęboko. Cały jestem już mokry. Co najgorsze, wiecie, tu nie chodzi o wodę, bo zamoczyć się w wodzie to żaden problem, tylko ta woda jest nasączona tym całym syfem z samolotu, benzyną. Nie no, kurde, tu jest dramat, słuchajcie. Tu jest dramat, żeby się stąd teraz wydostać. Spójrzcie.
przez takie bajoro, ja nie wiem tak naprawdę jaka tu jest głębokość. Zobaczcie. No właśnie. Taka jest głębokość. Czy co, ja się wracam w takim razie, bo tu jest to samo. Muszę stąd wyjść. Chcę. Czekajcie, czekajcie. Próbujemy tędy. Ale widzicie? Wow. Tu nie mogę. O kurde. Patrzcie. Tu nie ma przejścia. Zobaczymy tam z drugiej strony. Patrzcie. Patrzcie. To by jakbyśmy wcisnął mocniej, to cały kij wchodzi. Czyli 1,5 metra. Dobra, idziemy przez kaszczę, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. O kurde. No to jest dramat. Palicho kamień.